proszę Państwa, specjalnie chcę się schować, bo to Wy jesteście tutaj tymi osobami, które cierpią, które przyszły manifestować, a nie Tomasz Sadlik na jakiś mityk polityczny. Siądę sobie i opowiem Państwu bajkę. Proszę Państwa, zacytuję słowa pewnego angielskiego, właściwie amerykańskiego pastora. To był niezwykły człowiek, który walczył o prawa swoich ludzi. On powiedział, I have a dream. Ja dzisiaj mówię, I had a dream. Miałem marzenie, proszę Państwa. Śniło mi się, że żyję w normalnym kraju, w którym mogę mieć zaufanie do państwa, w którym mogę mieć zaufanie do banku, w którym mogę spokojnie, bezpiecznie funkcjonować. Śniło mi się, że wszyscy wokół są życzliwi, dobrzy, szczęśliwi i nie mają problemów, żeby przeżyć z dnia na dzień. Nie muszą się martwić o to, że jutro zabraknie im na chleb albo na ratę. Nie muszą się martwić o to, że być może wylądują w psychiatryku. Ten sen, proszę Państwa, trwał 2 lata. Ten sen się skończył. Dzisiaj, po obudzeniu, dość brutalnym obudzeniu, widzę, że żyję w państwie, które nie istnieje. Dokładnie. Żyję w miejscu, w którym instytucje zaufania publicznego tkwią sobie sprawa. W miejscu, w którym rząd ma obywateli za zanic. Nie ma żadnego podmiotu. Nie jesteśmy podmiotem, jesteśmy przedmiotem. Żyję w kraju, w którym wokół mnie widzę smutne twarze osób zatroskanych, w którym cwaniacy, nie boję się tego słowa użyć, cwaniacy w białych żołnierzykach śmieją się z nas w kółach, kiedy my tutaj na ulicy w sobotę zjeżdżamy się z całego kraju po to, żeby pokazać ten problem, obudzić pana prezydenta, obudzić te wszystkie instytucje, oni sobie popijają winko z politykami, planują przyjęcie w Sheratonie 11 marca, dzwonią do kolegi w prokuraturze albo w sądzie, wynajmują najlepsze kancelarie prawne po to, żeby bronić ich machinacji, po to, żeby to, co udało im się wydobyć oszustwem, podstępem, nasz podpis, żeby trwało dalej. Na to nie ma przyzwolenia. Proszę Państwa. Brawo! Brawo.